Cześć, witam wszystkich. Krzysiek Kata, pasieka na skraju lasu. Piękny dzień, jest 18 stopni po południe. Pszczoły bardzo intensywnie pracują. Widzę, nie wiem czy wy to widzicie, ale ja widzę bardzo dużo pszczół wracających z pyłkiem wierzbowym. U mnie to kwitnienie wierzby się bardzo mocno rozciągnęło, bo praktycznie ja nagrywałem film pod koniec marca, kiedy wierzby już zakwitły i te nadchodzące cykle ochłodzeń przytrzymały kwitnienie u jeszcze bardzo wielu osobników. Przez to pszczoły nie odłożyły dużych ilości tego nektaru wierzbowego, ale to kwitnienie się rozkłada i w tej chwili jest bardzo piękna praca i bardzo piękne znoszenie nektaru. Z tego co widzimy, to bardzo dużo pszczół jest w tej chwili w polu i trwa intensywna praca, więc w środku w ulu, jak zobaczycie, może tych pszczół nie być aż tyle, ale ja postanowiłem dzisiaj wykorzystać ten ciepły dzień, żeby poszerzyć gniazda akurat w dwóch rodzinach, akurat w tej rodzinie i w jeszcze jednej, którą pokażę na maksa, czyli pszczoły dostają ramkę pracy plus dolny korpus poszerzony, w sumie wszystko będzie poszerzone na 2 razy 10 ramek i w trzech praktycznie kolejnych rodzinach już będę wyciągał o te folie. Rodziny siedzą na 10 ramkach, tydzień temu to było dane, już ponad tydzień temu i czas jest im poszerzać gniazda. Teraz później na święta przyjdzie 3 dni niepogody, a po tej niepogodzie odwracam korpusy, pszczoły zaczynają już odkładać sobie, ten korpus będzie lądował na górę i pszczoły zaczną odkładać sobie już miód i też matki będą tam czerwić. Więc biorę się do roboty, czas mnie goni, tego czasu coraz mniej, tak w ogóle tego czasu robi się coraz mniej. Biorę się do roboty, zobaczymy jak to w środku wygląda. O proszę, nieźle. Korpus już całkiem nieźle waży. Tutaj tak pszczoły siedzą na dole. Sporo pszczół jest w polu, dlatego tutaj wygląda tak, jakby tu był jeszcze jakiś luz, ale ja już, zwłaszcza, że to jest ul wyjazdowy, to tak nie bardzo chętnie będę tu przyjeżdżał co chwila i staram się raczej mieć to już prowadzone z pewnym wyprzedzeniem. O. Pszczoły tutaj robią jakąś zabudowę trutową. Pora na to, żeby im to... Przesunie się? Nie. O, nakrop świeżo przyniesiony. Pszczoły sobie przyniosą bardzo dużo tego nakropu. Ja się bardzo z tego cieszę i zawsze... Oj, pobielają już plastry. Ja cię kręcę. Ja się bardzo cieszę z tego, że jest przynoszony ten nakrop. Przymiotłem pszczoły niechcący, no niestety. Cały czas to wszystko jest mocno poprzyklejane. Nie ma tu w tym co robię żadnej głębszej filozofii, po prostu włożona ramka do pełnego gniazda. Stawiam górny korpus, tutaj w górnym korpusie już jest nawet ciężko, słuchajcie. Widać? Słuchajcie, tak te pszczoły tutaj siedzą. Tak jak widzicie, u mnie podane są już paski. Ja te paski podaję dosyć wcześnie. Jak widać rodzina ładnie się rozwija, acz no, to jest taki sezon, w którym potwierdziło się bardzo wiele moich obserwacji i spostrzeżeń odnośnie podawania tych pasków. Być może nagram kiedyś film, bo to jest dosyć ciekawe. W każdym razie ja uważam ten zabieg wczesno-wiosenny jako zabieg kluczowy dla utrzymania niskiej populacji Varroa destructor, dręcza pszczelego w rodzinach. I zeszłoroczna praktyka pokazała,
że może on pozwolić nawet na zrezygnowanie z zabiegu tego po lipie, tego letniego, bo populacja warozy jest tak niska, że spokojnie pszczoły dociągają bez żadnych większych problemów do września, do początku września, kiedy podejmujemy już to właściwe leczenie. Ja sobie tylko sprawdzę, jak to tutaj jest z tymi moimi pszczółkami. O, jakaś taka ramka nabita. Tutaj jest jeszcze czerw. Ok. I w ten sposób zatwory są wycofane. Pszczoły są na pełnym gnieździe. Znoszą sobie pożytek. Pakują to w wolne komórki, mają jeszcze trochę miejsca. Ja tutaj się nie boję o brak miejsca, ale już po świętach ma się ocieplić ponownie. Tutaj zapraszam pszczoły do budowania ramki pracy. Ma się ocieplić, pszczoły powinny już się rozwinąć na tyle, że zapełnią cały ten korpus. Ja wtedy będę wyciągał folię spod spodu i przemieniał miejscami korpusy. Młoda matka, tlenna matka, odkład, który zimował na 6 ramkach, siedzi w tej chwili na dwóch korpusach langstroth i na druga. Ale to jest wszystko na tej zasadzie, że jest to suma wszystkich czynności, które się wykonuje. To nie jest tylko matka, albo lepsza, albo gorsza, albo tej linii, albo innej. To jest miejsce, to jest konstrukcja ula, to jest szybko w tempo wykonywany zabieg. Jeden, drugi, trzeci, piąty. Dlatego później są takie tego efekty. Słuchajcie, jeszcze raz rzut oka. Zobaczcie, jak wygląda piękna praca na pożytku wierzbowym. Tutaj to widać doskonale. Pszczoły obładowane żółtym pyłkiem. Razem z tym idzie nektar. No po prostu coś pięknego. Dobra. Jest rodzina. Tak samo. Jest w tej chwili na 2x9. Ona była na 2x7. Ja powiększyłem już. Poszerzałem już tutaj rodnie raz. Biorę się i robię na pełne gniazdo. Jeszcze raz, tak rodzinka sobie siedzi, 9 ramek, kupa pszczoły jest w polu, więc tutaj jak one się zlecą, to tutaj trzeba będzie miejsce. Ja zresztą, tak jak mówiłem, chcę już robić naprzód, widzę komórki trutowe powyciągane, jest czerw na dole i też bez wielkiego filozofowania, nie wiem, czy uda mi się to zepchać, o, udało się. Bez wielkiej filozofii, ramka, pyk. I mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramek. O, ciężar już jest. Kilogramy do jedzenia są. Także wszystko jest, co trzeba, żeby pszczoły dalej szły w rozwoju. O, górny korpus. Tak, pszczółki tutaj sobie siedzą. Myślę, że nie głupio. Tutaj w tej rodzinie czerwi matka Alpejka, młoda matka mojego wychowu. Zresztą ja już tego nie podkreślam, bo na pasiece zostały chyba tylko 3 matki, które pochodzą z zeszłego roku i nie są z mojego wychowu. No i nie chwaląc się, różnice widać.
Różnice widać oczywiście na korzyść tych moich matek. Widać różnicę kolosalną. Ramka pracy ląduje w rodzinie. Spojrzę jeszcze tutaj tak od oka na pokarm, ale ja czułem, że nie wiem, czy to będzie widać, świeci się nakrop i to ładnie się świeci. Pszczoły sobie znoszą. Będą tylko 3 dni ochłodzenia u nas, moi drodzy, więc spokojnie. Kolejna ramka taka, pyłek, nektar, porządnie nabita nektarem. Więc pszczoły są zabezpieczone, jak chodzi o pokarm na kolejne dni ochłodzenia i raczej w rozwoju nie będą hamować. O, chodzi alpejka. Zobacz, matka. Szuka sobie miejsca do czerwienia. Fajnie, udały mi się te matki. Słuchajcie, to te alpejki to były robione chyba 23 lipca się wygryzały. Wszystkie matki, które się wygryzały pod koniec czerwca, tak od połowy czerwca do lipca, to jest petarda. Ja nie mam wątpliwości. Rozumiem, dlaczego wszyscy koledzy chcą matki na drugą połowę maja. Trzeba robić odkłady, jakieś tam przeciwprójkowe zabiegi, ale wszystko co najlepsze czeka nas dalej, moi drodzy. Takie jest moje zdanie. A teraz to co widzimy, to jest rodzina prezentowana na poprzednim filmie. Też matka alpejka. Rodzina już na pełnym gnieździe. Jeszcze troszkę jej tutaj potrzeba, żeby powiedzieć, że rzeczywiście to jest taka siła na pełne gniazdo, ale tak jak mówię, też pszczół jest troszeczkę w polu. Więc może ja je tutaj zostawię tak jak są. Nie będę na razie się z nimi tutaj bawił. Jedyne co zrobię, w tym momencie, to wyciągnę tą folię i zrobię im troszeczkę więcej przestrzeni. Już korpusy są ciężkie. Prosty system, co? Poszerzanie gniazda o 1/3 objętości. Wiele nie trzeba, wyciągasz folię i już masz szerzej. I teraz jest kwestia tego, żeby doczekać do ciepłych dni, kiedy już będzie dzień po dniu, tydzień po tygodniu ciepło i pszczoły zaczną odkładać miód towarowy. Wtedy korpus z samego dołu ląduje na górze. Już tutaj ten czerw się nie zaziębi na dennicy, pszczoły to spokojnie ogarną. To ląduje na górze, pszczoły się dalej rozwijają, mając miejsce. Matka wchodzi za czerwia, dostają później jeszcze jeden korpus i tworzy się piękna miodnia. W moich warunkach taki korpus około 15 kg raz, potem drugi raz, potem jeszcze dokładka i jest to co ma być. Jest to co ma być. Także prosty system, fajny to w obsłudze, bez zbędnego grzebania. Tutaj nic nie trzeba przewracać, rozsuwać, przesuwać, tylko od tego momentu, w którym pszczoły siedzą już na pełnych korpusach, to takie proste czynności, operowanie korpusami. Teraz tak, wróciliśmy na pasieczysko łąkowo-leśne po około 2 tygodniach od ostatniego razu. Pszczoły poszły w siłę, poszły w rozwój. Tutaj to jest takie miejsce, gdzie jeżeli tylko pszczoły mają okna pogodowe takie raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, raz w tygodniu po 1-2 dni przy kwitnącej wierzbie, to nie ma strachu, nie ma obawy, że może im czegokolwiek zabraknąć. Bardzo dużo pyłku, bardzo dużo nektaru, pszczoły idą w siłę. I ja tak sobie myślę, że tutaj na 1 maja, 1 maja niedługo, 2 tygodnie, ale za 2 tygodnie to tutaj już będą te korpusy pełne pszczół w każdej jednej rodzinie. Później będzie tak miodnia, węza do rodzin, czyli standardowo to co zwykle. A co najważniejsze, to już po świętach, po takim 3-dniowym ochłodzeniu zapowiadają nam naprawdę fajną, przyjemną, ciepłą wiosnę, jeżeli się te prognozy nie zmienią. Korzystając z okazji, w
tej pięknej scenerii, takiej bardzo wczesno-wiosennej. Chciałbym wszystkim życzyć spokojnych świąt Wielkiej Nocy, żebyśmy sobie wszyscy odpoczęli i z taką pełną werwą w ten taki najbardziej gorący dla nas czas, czyli koniec kwietnia, początek maja, czerwiec, weszli z pełnią sił, z optymizmem i z taką dobrą wolą zrobienia czegoś naprawdę fajnego. Moim celem na każdy taki sezon to jest nie jest zrobienie jakichś cudów, tylko wykorzystanie sezonu w pełni, zrobienie może jeszcze troszkę czegoś ponad niż sezon pozwala. Będę to wszystko pokazywał u nas u siebie na kanale, dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli się film podobał lub do czegokolwiek pomocny, to proszę łapkę w górę. Jeszcze raz spokojnych świąt życzę. Trzymajcie się, cześć.